Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejna odsłona speedruna. Zaczynaliśmy z rankingu 400. Lecimy do rankingu 2400 albo więcej, jeżeli się to uda w ogóle. Speedrun, ta seria Speedrun 2.0 będzie no nieco dłuższa. Myślę, że spoko. Mam nadzieję, gram na 10 minut, komentuję ruchy. Dziękuję za wszystkie lajki, dziękuję za wszystkie komentarze. Jest to pomocne w pozycjonowaniu filmów. Dzięki z góry i lecimy. Gramy. 1190 przeciwnik, mamy 1192. Te partie już są nieco ciekawsze. No dobra, może D5. A co tam? Troszeczkę spróbujemy pomieszać w obronie skandynawskiej, tylko że ja preferuję już skoczek F6 ewentualnie w tym debiucie. Aczkolwiek można grać różnie. Można też zbić hetmanem na D5, ale tego raczej nie polecam. To są takie bardzo ciężkie pozycje czarnymi. Białymi się po prostu gra, to myślę, że względnie prosto i wygodnie. Skoczek C3. No dobra, zbijamy na D5. Po wybiciu hetman zbija i gramy sobie dalej w szachy. Ewentualnie po D4 możemy wybić, zepsuć mu strukturę i grać ruchy typu goniec F5 i tak dalej. Dobra, zobaczymy w ogóle co. Aha, tak też można. Dlatego, że jak zagram tu, to przeciwnik zagra gońcem. Sprytnie. O, gość trochę ogarnia. Wiecie co? A może by tak zagrać tu skoczkiem. Tak zrobię. Wrócę skoczkiem, nie będę mu zbijał. Bo hetman na F3 może stać teraz źle. I co dalej? Dalej spróbuję grać naturalnie, czyli E5, skoczek. Może goniec, E7, D6, roszada. Dobra, jest goniec na C4. Niech będzie skoczek na C6. Tutaj będę groził teraz zagraniem skoczkiem na E5, aby wziąć gońca i zdobyć parę gońców. Widzę, że przeciwnik troszkę się zastanawia. Słusznie zresztą. No i gram od razu skoczek E5. Wykorzystuję tę okazję, żeby parę gońców zyskać, ale zauważyłem, że gość myśli. Oj. Dobry ruch, słuchajcie. No C6 oczywiście gram. Atakuje hetmana i atakuje gońce. Jeżeli on odejdzie źle hetmanem, na przykład na F4, to najpierw wtrącę mu skoczek G6 i potem odbije gońce, będę miał figurę więcej. Jeżeli zagra hetmanem na G3, to lepiej dla niego, dlatego że jak tu wybije i on mi wybije skoczka, no to będzie po prostu lepiej stał, no, ale po tym ruchu ja nie muszę wybijać gońca, to jest druga sprawa. Mogę po prostu zagrać skoczkiem, zagrać E5 i grać dalej w szachy. Ale już ma jakiś problem tutaj do rozwiązania, więc na przykład nawet po takim ruchu skoczek na G4 i zyskuję figurę. Ojejku! No tak nie wolno grać, drogi przyjacielu. No, nie ogarnął, że miał ruch hetman G3. No trudno, znaczy dla niego trudno. My wzięliśmy figurę w prosty sposób. A myślałem, że tutaj będzie taka w miarę równa walka. No cóż, tutaj gramy sobie E5 od razu, żeby szybko, jak najszybciej zrobić roszadę. E5 przede wszystkim też przeszkadza w zagraniu D4, chociaż D4 bym na jego miejscu próbował, bo on nie ma nic do stracenia. Zagrał miękko. No cóż, to jego sprawa. Goniec E7. Subtelnie pilnujemy skoczka, bo jeżeli goniec G5, to goniec E7 już się tutaj dobrze sprawuje. A3, ruch chyba pozbawiony sensu. Roszada, może skoczek D4 teraz, a może goniec na G4, opcje wymiany. Gdy figura więcej, no to staramy się wymieniać, jest wtedy łatwiej grać, ale nie musimy na siłę wymieniać oczywiście dobrego gońca za skoczka. O, gość sam chce wymieniać, proszę bardzo, przystajemy na to. Jeżeli wybije hetman, ale nie wybił, to byśmy zagrali tu gońcem. Zresztą tu gońcem można zagrać od razu, można też tutaj. Nie no, goniec C6, wykorzystajmy to, że jest ta figura więcej i ustawmy właśnie tę figurę na aktywnej pozycji. W następnym ruchu po prostu zagram skoczkiem, wyprowadzę sobie wieżę na C8, na D8 i gramy proste ruchy. Dobra, mimo wszystko gram skoczkiem, choć może bardzo, to troszkę może być nonszalanckie, bo jak on wybije i ja wybiję i on zagra wieżą, no to mogę stracić pionka. I tak pewnie też będzie. Oj, albo i nie. Hetman z szachem, panie kolego. Hetman może stał nienaturalnie i zapomniał o nim. No dobra, partia poszła szybko, gramy dalej. Zagrajmy sobie może E4.
Tak, nietypowo. Oczywiście żarty. Mamy 1200. Mamy 1200. Skoczek C6. Panie kolego, skoczek C6. No to zagramy sobie F4. Zbudujmy takie królewskie centrum. Jest E5. Dobrze. Skoczek na F3, czyli gambit królewski mimo wszystko powstał. I fajnie. Cytrynka, słuchajcie, już mi się robi kwaśno na ustach. Nie można tak grać, nie można grać F6. Trąbię o tym głośno, nie wolno. Bo to odsłania po prostu króla. To, że na razie tego nie wykorzystam w sposób bezpośredni, a teraz już chyba mogę. Zbiję. Jeżeli zbiję skoczek, to do końca wchodzi hetman i wygrywam. Jeżeli zbiję pionek, to D4 zaplanowałem sobie, no ale zbił skoczek. No to zbijamy. I hetman. Wygrywamy bardzo szybko. Bo tu już goniec działa wspólnie. A jak G6, to tutaj. A jak hetman E7, czy ja zbiję tam, on zbije tu. Ja tu, no tak, figura więcej. Bierze więcej. Jeszcze brakuje skoczka, żeby fajnie bronił pionka, ale już nie można mieć wszystkiego. Zbijamy, hetman E7, bicie tutaj, on bije mi tu. Ja tu. Grożę wieżą, jeżeli szach, to goniec E2. No tak, zbieranie materiału. Królew F8? To wieża F1. Albo bicie nawet tu z szachem, ale wieża F1 po prostu. Hetman E7, nie ma się nad czym zastanawiać. I teraz on pewnie się zastanawia, co ja zrobiłem. No takie są szachy. No uczymy się na tych błędach. To są tak stare metody wygrywania tych pułapek. Zbijam wieżę. Czekajcie, co ja gadam w ogóle głupoty. Ja nie mogę zagrać po szachu król D1, bo tu mi zbije gońca. Co? Tu chcę zaatakować. No nie, no masz wieżę F1 teraz, panie kolego. Wieża F1 kończy grę kompletnie już. Trzy figury są w akcji, ale to już widać. Mogłem też oczywiście wybić na G8, bo tutaj goniec, tak? To też jest prosta reguła wymiany i zdobycia totalnej przewagi, ale to już wolę zagrać wieżą. Zwyczajnie wieżą wolę zagrać, żeby zaatakować. No już mamy 1200, słuchajcie, jeszcze drugie tyle i cel osiągnięty. Ale to jeszcze trochę potrwa zapewne, ten ranking powoli idzie, ale już 1200 to jest ranking, gdzie można sobie fajnie sobie można pograć. Chwila zadumy. A jakie macie plany, moi drodzy widzowie, na wakacyjne turnieje szachowe? Piszcie, chwalcie się, może gdzieś jedziecie, albo gdzieś byliście, czy zdobyliście jakieś kategorie na żywo. Pewnie zdecydowana większość nie jeździ na turnieje, tak sobie statystycznie zdaję z tego sprawę, ale jeżeli ktoś był, albo jedzie, dajcie znać. No dobra, skoczek na F6, no to wymieniamy hetmana, a potem bijemy skoczka. Przewagą ogromną. No i cóż, i tutaj na przykład po goniec C7, a nawet mogę chlasnąć, ale nie muszę. Wyprowadźmy sobie kolejną figurę, czyli skoczka. Następnie może jakieś D3, już centrum, budowanie centrum już nie jest takie konieczne w tej sytuacji. Okej, no a tak, no to tutaj goniec oczywiście na wieżę. Takie typowe A6, B5, zbyt wolne. Mogę tu zagrać. A zbiję na F8, wiecie? Dlatego, że zagram zaraz goniec H6 z tempem. Zagram sobie królem, wprowadzę wieżę. W ogóle roszadę mogę zrobić, ale to nie ma sensu raczej. W końcówce nie ma sensu. Tak, zaatakuje mnie prawdopodobnie, znając życie. To skoczek na E2, skoczek na D4, tu przypilnujemy, będziemy atakować. Dokładnie tak też się dzieje.
Co już tutaj mogę powiedzieć? Koniec. Dobrze. Zagrajmy tak. Przyciśniemy. Wybije. Wybije. Grozi tu. Wieża wchodzi. Koniec. Oczywiście też szacha można było dać, ale nie ma takiej potrzeby. Po co go tutaj gonić? Jak mamy plan wejścia z koczkiem od razu i tam zaatakowania. Tyle w temacie. Oj. Już się chyba gość tutaj rozsypał totalnie. Szach. I poddał. No dobra. Lecimy dalej. 1205. E4. Spróbuję jakieś ostre. A, będzie teraz obrona francuska. Niech będzie. D4. C5. No to D5. To teraz takie powstają... powstają takie struktury Benoni. Zresztą je ściąga. Co? D6. Od razu tutaj będziemy cię cisnąć, panie kolego. Goniec E7. F4. Możemy pionkiem, żeby zagrać na E5 i te figury będziemy po prostu męczyć strasznie. No tak, ogarnął. Ale skoczek F3. Naciskamy. Jeżeli on wybije, to E5. A, i tutaj ma szacha. Zderoszuje mi króla. Dobra. Zderoszuje mi króla. Ale i tak na tą pozycję w ciemno bym szedł zawsze. Dokładnie. Będę musiał królem po prostu zagrać teraz tak trochę źle. Na E2. Kolejnym planem jest zagranie tutaj. Chyba, że G5. No to będziemy kombinować oczywiście. Dobra, no to teraz swobodnie. Goniec F4. Może wejść tu oczywiście, ale te pionki robią robotę. Goniec broni przy okazji. I przede wszystkim też grożę zagraniem G3 ze zdobyciem gońca. Pozycja bardzo niestandardowa. A, dobra. Tak. Ok. I wybijam hetmanem. No to tutaj już jest bardzo dobrze. Już nawet nie grożę wzięciem gońca. Mogę po prostu za chwilę skoczka wyprowadzić, może tam się władować. Cokolwiek. No skoczek wyjdzie na pewno. Szach nastąpił, miał prawo. No to co? Król D2. Po prostu. I wybijemy sobie wieżą. To wieżą. Bo druga może wejść tędy. Chociaż z drugiej strony król się schowa, jak ta wieża wybije. Ale chyba nie, to nie ma znaczenia ogromnego. Skoczek, zobaczcie, taki zakłopotany. Jak wyjdzie tu, to dostanie strzała. Oj, chyba podstawił przeciwnik. Chyba zapomniał o gońcu F1. No cóż, ja na to poradzę. Podstawki są i będą. Widzę. Wprowadzę sobie wieżę. Na E1 zapionka i druga wieża wchodzi. I sobie gramy znowu fajnie w szachy. Można nacisnąć G4, G5, zagrać sobie gońcem, tutaj naciskać. No, figura więcej, tu nie ma co rozmawiać oczywiście. Pamiętać trzeba o bezpieczeństwie króla. Powtarzam. Aż do znudzenia, aż do wbicia sobie to w swoje głowy. Tak, żeby się tego już nie uczyć, tylko grać po prostu. Żeby mieć taki nawyk, pamiętać jak mniej więcej reagować podczas gry. No dobra, przeciwnik popodstawiał figury. Lecimy dalej. Dobra, lecimy z E4, E5, skoczek. I co? Może gambit szkocki, jeżeli się uda. Zobaczymy jak na tym poziomie przeciwnicy reagują właśnie na ten gambit. Tutaj najlepszym ruchem jest zagranie skoczkiem na F6. Goniec. Pułapka. C3. Jak bicie, to strzał. To strzał. Proszę bardzo. O, jak zbija król, mam D5, szach, odbijam i odbijam.
Moim celem było zderoszowanie króla. To się udało. I tutaj nie planuję szybkich matów, grając na przykład skoczkiem na G5. Muszę odbić figurę najpierw. Za szybkie ataki kompletnie się nie sprawdzają. No D6 prawdopodobnie i hetman zbije tu. Ja jestem zadowolony. Może tutaj czarne nie mają przegranej pozycji. Dobrze zagrał. Bo jak zbije tu, to nie zbije tu. Czy ja tu czegoś nie ogarnąłem? Wymienię i będzie równe drewno. No dobrze, wymieńmy i będziemy grać na równym drewnie. I skoczek wybija na C3. Roszada i tyle. Będziemy grać po wolnych liniach. I struktura pionów się fajnie ułożyła. Tutaj ciekawie to wygląda. Po tej stronie 4 pionki, tutaj 2. Wprawdzie jest jeszcze jeden, który się łączy. Dobrze, zróbmy roszadę. Ok. Zagrajmy tutaj, bo chcę wziąć pionka, więc on musi zagrać tak. Tak zagrał? Nie kumam. Bije. A może mu się omsknęła myszka? By tak zagrać nawet. Nie no, chwila, moment. Bierze D1, bronimy pionkę najpierw. A ten jest atakowany cały czas. To bierzemy, już dwa pionki więcej, to już teraz to już świat i ludzie. Choć można byłoby, dobrze zagrać, no bierzemy pionka, dobrze. Tu już nie będę wprowadzał w błąd i zamieszanie. Proste ruchy zrobione. Co, takie posunięcie, wieża, tutaj skoczek, no i gdzieś tam wieża na E5. A nie, poczekajcie, po tym ruchu jest skoczek E5. No dzisiaj już mam zaćmienie małe, taktyczne. Dobra, tu wieża D2, spokojnie, już nic nie dzieje. No to hop. Jednak dobrze, że teraz to zauważyłem, znaczy wcześniej. I bierzemy tutaj gońca za moment. Hop. Czasem są takie partie, że gładko wszystko idzie, czasami jest ciężko, co nie. Szczególnie wiedzą to osoby, które grają w szachy klasyczne. Czyli takie partie długie. Długim tempem. No i co teraz? Po prostu może tak zagramy. Zdwoimy sobie dwie wieże. Tego ruchu nie chciałem grać na D6, bo tutaj wieża i będzie mi pilnowała. A teraz już właśnie grozi. Dokładnie, bo wieża D2 już jest broniona, więc wieża ucieka i za chwilę tego skoczka skosimy. Przewaga ogromna. Pamiętać trzeba o lufciku, warto to zrobić, taki dobry nawyk. A i teraz sobie tak zagrajmy. W razie czego król sobie ucieka. Dobra, może tak, będziemy grozić skoczek na E7. Pewnie tak z rozpędu zagra przeciwnik. Tak też sądziłem. No to szach. I tutaj, i jak zbije, to dajemy mata. Ok, lecimy z nową partią. 1215. E4. To może jaki debiut tu jeszcze by zagrać? Słuchajcie, nie mam pojęcia. Może C6, może obrona karoka. Zobaczymy, jak się tutaj zachowa przeciwnik. No, D5. Przepchał. No to goniec na G4. Atakujemy skoczka. Dobrze, i teraz skoczek D7, zaatakujmy pionka. Grozimy wybiciem skoczka i grozimy wzięciem piona. Prosta rzecz, więc on musi zagrać D4. Słusznie. I gramy sobie E6. No i mamy taką lepszą francuską. Skoczek. W sumie nie wiem, czy dobrze gram. Można byłoby też C5 zagrać. A czy C5 można teraz zagrać? Ten skoczek wleci na C6.
Albo tutaj, tu myślę, że wybiję tego skoczka i C5. Podważymy pionka. Zobaczcie, obrona francuska w lepszej wersji, bo nie ma gońca na C8. Oj, wybicie? Tutaj to wybijam, bo skoczek wchodzi, atakuje tutaj i atakuje tego pionka. Dobra, gość to łączy, zbijamy. Zbijam tym skoczkiem, dlatego żeby mieć kontrolę jeszcze nad tym gońcem w razie czego. Bo jakby jakieś tam wtrącone ruchy były, to zawsze gońca mogę zbić. Zbijam i tu grożę wybiciem. Pionek więcej. Jak zagra wieżą, to będą groziły tu jakieś bicia. Dobra, tutaj. Łe. Po prostu goniec E7. Jeszcze się wstrzymuje z biciem. No teraz to już tak. Teraz to już z przyjemnością. I szybka roszada, problemy wszystkie znikają. Goniec jest lepszy od skoczka. Oj, szczególnie teraz. Ajajaj, bolało. Zaraz, łe, widzicie co ja mówię. Tu się okazuje, że to nie jest takie jeszcze łatwe. Tak, zagrajmy. Myślałem, że już zdobywam wieżę. No i dobra, w każdym razie to i tak jest pionek więcej. Totalnie lepsza pozycja. Nawet można wymienić gońca ze skoczka, grać lepszą końcówkę. Dobra, tutaj wymienimy sobie. Jak wybije, to będzie słaby pionek na C4. Zagramy sobie wieżą A na C8. Żeby tu jeszcze ta wieża pilnowała króla. Chce zbić pionka, a on nie może zbić pionka tutaj, bo skoczek zostanie zbity. Hetman to na razie scala. O, to jest dobry ruch białych. Goniec E7. Subtelnie. Tutaj goniec, przypominam, fajnie się zachowuje względem skoczka białego. Takie rzeczy też trzeba często zwracać uwagę. No i cóż, tutaj wystarczy stabilnie pograć. Na przykład B6, żeby nie było ataku na pionka, ale w międzyczasie można spróbować zagrać wieżą na wolną linię, naciskać na tego. Niekoniecznie chcę tego pionka tutaj zbić. Ale poczekajcie, teraz grozi bicie na C4 i tu jest taka mała taktyka, że tu się to kalkuluje, bo kolejny pionek zdobyty. No ale tutaj mówię, jest pionek więcej, nie trzeba się z tym śpieszyć. Łe, to F5 chyba, co? Oczywiście on może zagrać tak, nie mogę zbić, bo stracę hetmana, ale po ruchu takim jeszcze mogę wtrącić mu G6. Figura więcej znowu. No, próbował jakiś tutaj sztuczek przeciwnik. Próbował, ale się nie udało jeszcze. Jeszcze się nie udało, na szczęście. Tam w zasadzie. Nie, no dobrze, F5, no widełki, tutaj nie ma co filozofować. Po prostu bierzemy. No i co, pionek E6, można go olać, można go oddać, ale wiecie co, nie chcę. Nie chcę go oddawać. Wieża C6, będę bronił. Potem goniec C5, atakuje F2, wrócę hetmanem, albo zbiję tam, albo zagram tu. Wieża atakuje. On ma problem. To ogromny. No dobra. Jest ok. Wykorzystane błędy przeciwnika. No i myśli zawodnik w momencie, gdy już jest ciężko. Zwykle to tak bywa. Ważne, żeby mieć, słuchajcie, jakiś plan podczas gry. Goniec C5. Mimo wszystko gram i naciskam na ten punkt. Niech gość myśli. Oczywiście on obronił przy okazji pionka. Znaczy, to jest na pewno dobry ruch. Ale to dla nas nie ma znaczenia, bo i tak gramy swoje. Jaki może być tu plan? Plan może być taki, żeby próbować wymieniać figury. Hetman C7, wracam i bronię pionka. Mogę to ustabilizować, grając B6, potem na przykład wieża D6, hetman D7. Powolne ruchy tu mogę robić, takie formułujące moją armię szachową i dzięki temu spokojnie, stabilnie poprawiać swoje położenie figur.
Myślę, że prosty temat. Wieża D2, dobra. Zagram te B6. Dobra, tutaj będą jakieś plany i chyba... A, chwila. Tak mogę. Nie, nie mogę. A, poczekajcie, żebym tutaj nie wpadł w kłopoty. Wieża mi się trochę zaplątała. No, ale trzeba być uważnym do końca jednak. Czy tak mogę? Tutaj, tutaj nie, bo tu. Czy jeszcze ruch E5 wchodzi w grę? Nie, nie. O kurczę. Ale jednak się porobiło. I to szybko zagrał. Dobrze zagrał. A może w ogóle tak? Ale to też nic nie daje, bo moja wieża troszkę słabo stoi. Tak jak teraz patrzę. A nie chcę tu mata dostać. Porobiło się troszkę gorąco. Ha! Słuchajcie, no nieźle się porobiło. Kompletnie nie wiem, co zagrać teraz. Chodzi o to, że hetman musi tu pilnować, a wieża wjeżdża na D7. Jak się z tego wyplątać? Nie wiem. Taki ruch mi przychodzi do głowy. No tak muszę chyba zagrać. Tak zagram, żeby ta wieża miała swobodę obrony w razie czego. Na szczęście wieża tylko będzie atakować. Tak zagram. Znaczy mogę wtrącić też tutaj, ale to chyba jest bez sensu. Czekajcie, tu i tu. No dobra. Zaraz po tym ruchu tu i tu. Ej, tu się gorąco zrobiło, a on tak nie zagrał. No dobra, wieża G6, bronimy. Chyba w hetman D5 miałem przegraną w ogóle. Bardzo możliwe. Zobaczcie, figura więcej, rozluźnienie i można dostać bęcki, nie? Oj, było blisko. Teraz już jest dobrze, bo wieża tu mocno pilnuje pionka i już hetman nie musi jej pilnować, więc mogę swobodnie hetmanem sobie na przykład gdzieś tam zagrać, a tu jeszcze grożę biciem przy okazji, chociaż tego nie muszę zrobić. Goniec pilnował. No, oj, trzeba zawsze uważać. Trzeba zawsze uważać. Zbiję tutaj pionka dlatego, żeby zagrać hetmanem na C5, na lepszą placówkę. Żeby nie było szacha ewentualnego, bo wymienię sobie wtedy. Tutaj jeszcze grożę jakimś zagraniem. Tutaj grożę wymianą. Oj, było gorąco. O, sam chcę wymienić. Super. To ułatwia grę. I do góry. Prosty plan. Damy szacha. Jak król tu, to mat na F1, a jak król tu, to wieża F6 i opcja mata. Szybka opcja mata. No ale gość tutaj postawił opór. Wprawdzie tam podstawił oczywiście, ale ja się, przyznaję się, rozluźniłem trochę. Za bardzo. I nie dostrzegłem możliwości przeciwnika za bardzo. No i tu mogło się skończyć niedobrze. Ten odcinek był taki troszeczkę trudniejszy, przyznam się szczerze. Tak, tutaj zawodnicy trochę pograli. Nie wszyscy oczywiście. Ale ta partia była no taka ciekawa. No cóż, tutaj nie ma co zbierać, nie?
Przypominam przy okazji, jak chcecie robić zakupy szachowe, to polecam szachowo.pl. W ten sposób macie 10% zniżki z kodem PANSZACHUS, a ja będę przez Was w ten sposób również wspierany, więc dzięki za to. Dziękuję za dzisiejszy odcinek 1232 i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, cześć!